Kolejna ważna data z punktu widzenia astronomii w Grudziądzu, 6 grudnia, imieniny Mikołaja Kopernika. Jak co roku hucznie je tutaj świętujemy. Między nami są miłośnicy astronomii z całego Grudziądza, ale też z różnych części Polski, od 5 do 105 lat. Widać, że astronomia Kopernik łączy. I proszę Państwa, to nie tylko imieniny, składanie kwiatów, ale też piękny tort przygotowany przez firmę Tropical Cukiernie, która po raz kolejny zafundowała nam tort czekoladowy z wizerunkiem wielkiego astronoma. Myślę, że jak co roku będzie fantastyczny. Tradycją w Grudziądzu już jest to, że Mikołaj Kopernik na Placu Miłośników Astronomii w dniu 6 grudnia ma zakładaną czapkę. A wszystko to za sprawą naszych dzielnych strażaków, którzy w ciągu zaledwie kilku minut dosięgnęli szczytu Mikołaja Kopernika, jego czubka głowy, założyli fantastyczną czapkę, która też została wykonana przez jednego z członków Międzyszkolnego Koła Astronomicznego w ramach czynu społecznego. Także fantastyczny Kopernik z piękną czapką, no i piękny nastrój wokół nas, piękna pogoda. Liczymy na to, że w ten sposób zareklamujemy astronomię i zainteresujemy wszystkich patrzeniem w niebo. Kopernik ma potężne związki z Grudziądzem, bo w 1522 ogłosił, właśnie nie wygłosił, a ogłosił swój traktat o monecie. No i ten traktat jest podstawą współczesnej ekonomii, znany w naszych czasach pod nazwą traktatu Kopernika-Greshama.